Więc kiedy byłem mały, pewna banda, można nawet powiedzieć, że mafia, zabiła moich rodziców. Jako mały szczeniak byłem załamany. Jak się później okazało, moi rodzice należeli do grupy tajnych agentów. Niestety nie mogę ci podać ich pełnej nazwy. Okej, rozumiem. Więc postanowiłem ich odwiedzić. Chyba można się domyśleć, jak potraktowali 10-letniego szczeniaka. Powiedzieli, że prawda jest jakaś trudna i jestem na nią za mały. Ja, słysząc to, wywaliłem stół, na którym siedziałem. Zacząłem się drzeć, wpadać w furię. Wtedy szef wpadł na pomysł i zaproponował mi współpracę. Mówiąc, że za kilka lat to sam się dowiem prawdy. Zgodziłem się. Od tamtej pory trenowałem dzień w dzień. Jednocześnie stałem się jednym z ich najlepszych agentów. Mając 12 lat zostałem wysłany na misję. Walczyłem z tą samą mafią, która zabija mi rodziców. Jednak mieli przewagę liczebną. Zabili wszystkich. Przeżyłem tylko ja. O Boże, to naprawdę straszne. Wiem. A najlepsze jest to, że zryło mi to psychę. Ale to nie koniec. Wróciłem do bazy, cały w ranach i zacięciach. Powiedziałem dla szefa, co się stało. On się załamał. Pomimo tego wyznał mi prawdę. Nie chcę jej tutaj teraz przytaczać, jest zbyt drastyczny. Kiedy się tego dowiedziałem, zapragnąłem zemsty. Ale niestety nasz szef dochodził do siebie 4 lata. Traktowałem szefa jak ojca, on nie mógł się pogodzić z porażką, za to ja. Tamten czas był dla mnie ciężkim czasem. Musiałem się dużo uczyć. Czasami nawet zazdrościłem dla innych dzieci. A raczej nastolatkom, że mają normalne rodziny i chodzą do szkoły. No i tak to się ciągnęło. Aż do niedawna. Parę miesięcy temu dostałem SMS-a z prośbą natychmiastowego przybycia do bazy. Wystraszyłem się, że coś stało się dla szefa. Nawet nie możesz sobie wyobrazić, jak bardzo się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem go w dawnej formie. Zlecił mi wtedy trudną misję, od której zależała cała gospodarka. No i niby wszystko szło jak po maśle, ale w dniu, kiedy wykradałem najważniejszy składnik, po który mnie zesłano, włączył się ten pierdolony alarm. Zabrałem ten środek chemiczny i zacząłem uciekać. I wtedy wpadłem na ciebie. No i można powiedzieć, że uratowałaś mi życie. Masakra, to jest bardzo trudna historia. Tak, wiem. Ale skoro opowiedziałem ci całe moje życie, to chyba wypada, żebyś zrobiła to samo. Dokładnie wszystkiego nie pamiętam. Mam tylko zarys bystowskiego dzieciństwa. Może ci lepiej od razu powiem, co robiłam w tym lesie tak późno. 2 lata temu razem z siostrą wpadłyśmy na pomysł, aby pójść w nocy do lasu. Moja siostra była takim mangozjebem. Myślała, że znajdziemy jakieś bajkowe stworzenia. Ale jak sam wiesz, życie to nie bajka. Zaczęłyśmy uciekać, ale niestety ona się przewróciła. Chciałam jej pomóc, ale powiedziała, żebym ratowała siebie i uciekała dalej. Nigdy nie zapomnę jej krzyku. A potem, jak się domyślasz, przyjechała policja i zaczęli jej szukać. Niestety nie znaleźli żadnych śladów. Żałuję, że jej nie pomogłam. Od tamtej pory co roku w rocznicę jej zaginięcia chodzę i szukam śladów. Najwidoczniej nie tylko ja miałem ciężko. Chcesz się przytulić? Tak. Mike, a ile ty masz lat tak w ogóle? 17, a ty? 16. Dobra, pytanie tylko, co ja mam zrobić z tym chujostwem?